Wielu facetów żyje w przekonaniu, że jak powiedzą kobiecie, że się boją coś zrobić, boją się zaprosić do tańca, boją się pocałować, boją się przytulić, boją się zaprosić na randkę, to wielu facetów jest przekonanych, że zyskają, w ten sposób zyskają w oczach kobiety, bo okażą swoje emocje. Zazwyczaj to znaczy, że taki facet, który jest przekonany, że jak powie, że się boi, to kobieta go pocieszy, że kobieta popatrzy na niego ze zrozumieniem, z empatią. To jedyna kobieta, która na niego może popatrzeć ze zrozumieniem i z empatią, to jest jego mamusia. Bo to mamusia reagowała litością na zachowania swoich synka, kiedy synek się bał. Sama też powodowała, żeby ten synek się bał. Żeby się bał wejść na stołek, żeby się bał jeździć na rowerku pod prąd uliczki, żeby się wielu rzeczy bał. I ten chłopczyk, jak dorastał, to dorastał w przekonaniu, że jak on się boi, to zostanie pochwalony przez mamusi i przez każdą inną kobietę. Drodzy panowie, wybijcie sobie z głowy, że jeżeli wy okażecie cykora, to że kobieta, jakakolwiek kobieta, popatrzy na was z zainteresowaniem innym niż psychiatry. I dlatego, drodzy panowie, jeżeli się boisz, to schowaj ten swój lęk do kieszeni. Albo w ogóle zmień orientację. Bo jeżeli się boisz i powiesz o tym kobiecie, to natychmiast straciłeś nie tylko w jej oczach, straciłeś też u niej. Dlatego jeżeli się boisz, że kiedyś kobieta ci dorobi rogi, to masz rację.